Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Galek oczywiście z tej strony i zapraszam was do kontynuacji w naszej grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania oraz do wciśnięcia dzwoneczka, co by nie opuścić żadnego filmu. Idziemy na północ wyspy? Tak, do New Devon, gdzie mieszkali założyciele Libertali. To tam Rafe prowadzi twojego brata. No i pewnie tam jest skarb. Muszę uratować sama, zanim go znajdą. No tak, zakończyliśmy dokładnie w tym momencie. Jest to część na dobre i na złe. To jest nasza żona, która nam wybaczyła w jakiś sposób. No i podążajmy w takim razie, skoro mamy jakiś transport. Patrzcie, jaki fajny wodospad. A powiedzcie, czy byliście kiedyś nad jakimś fajnym wodospadem? Napiszcie proszę w komentarzu. Pochwalcie się. Bardzo jestem tego ciekaw. Lecimy dalej. Musisz jeszcze... Tak? Na co mam patrzeć? A, tam mam patrzeć. No tak. Ja bym chciał jeszcze tutaj się odrobinę rozejrzeć. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Czy tu coś znajdziemy, ale może akurat. No nic, tam nie wejdziemy. Ale spróbujmy może. Tam na górze. Pożyczyłam go od kolegów z Shoreline. Ześlizgnęłaś się aż stamtąd? Tak było najszybciej. Teraz musimy wymyśleć, jak tam wejść. No właśnie. Tędy nie wejdziemy, bo prawda, o. Podsadź mnie do drabiny. Taki będzie tego efekt. Oczywiście podsadzamy. Chodź. No wskakuj, wskakuj. Ups! Udało się. No dobra. Wskakujemy i lecimy dalej. Tu jest jakaś dźwignia taka, patrzcie. Ale chyba do opuszczania tylko, nie do podnoszenia, bo chciałem zabezpieczyć drogę, żeby... O! O! A ten... długo tu jesteś? Nawyknie? Kilka godzin. Widziałaś kolonię? Tak, z powietrza. Niesamowita, co? Nie miałam czasu na zwiedzanie. Byłam jakby trochę zajęta szukaniem ciebie. No tak. Wcale się nie dziwię. No dobrze, zobaczmy, co jest tutaj. Troszeczkę się rozejrzymy. O, coś chce nam powiedzieć. To ten... czy Sally opowiedział ci trochę o tym miejscu? Tak, Henry Avery. 400 milionów, 12 założycieli, setki kolonistów. Coś w tym guście? I tak, z grubsza tak to wygląda. W czasie lotu trochę mi się nudziło. No ładnie tam jest, powiem wam. No, zobaczmy. Wow, to winda? No, to wygląda. Daję słowo, Avery wynajął najlepszych inżynierów. Pewnie transportował nią zapasy w górę rzeki. Tak, prawdopodobnie. O kurczę. Co jest? Dlaczego on tam nie może wskoczyć? Może... No i patrz,
Tam jest przejście. No wiem, właśnie tak chciałem zrobić, tylko że chciałem do tego wyższego, może dlatego się nie udało. Oj! Dobra. Jesteśmy... Widzę auto, tylko jak się tam dostać? A? Masz jakiś pomysł? Którędy? No, rozejrzyjmy się. No właśnie. Przez wodę? Myślałem, że tam jest za głęboko. Ale skoro tak... tu jest jakaś... Za wysoko. Znajdźmy inną drogę. Tu jest coś. Musi tu coś być. No ja bym tędy próbował tym czekanem, ale no niestety nie. O. Coś podstawić? Tu jest jakiś kamień. Ten kamień przenieść? No nie. Tutaj. No idę. Dobra, mam. Mogę cię podsadzić. Super. No. Myślisz, że jest inna droga na górę? A... Hej, widzę tu ścieżkę. Tam jest jakieś przejście. Poszukaj tam czegoś dla mnie. Dobra. Ty się chyba nie Mam coś. Poczekaj. No. Uwaga! Tam na dole. O. Dzięki. Dziwne, że to nie utonęło, no ale. Wyciągnijmy to zatem. Kiepsko. Niczego kiepsko. Zwinimy tę linę. Nie no, tak się nie da. Nie da się. No tak, brzeg jest wysoki. Ha, 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 ha. Ale. Chyba wiem już, co możemy jeszcze zrobić tutaj. Po prostu troszeczkę inaczej to ustawić. O, właśnie, właśnie. Użyj skrzyni, by dotrzeć do tego zwalonego drzewa. Skrzynia, drzewo, rozumiem. No, dokładnie. Ładny skok! Nieźle, co? No. Brawo, Nate, żeby wkurzyć taką dziewczynę. Chodź, zaraz się spotkamy. Bardzo niedobrze.
żyje! Jeszcze... Wszystko pod kontrolą! Spróbuj się dostać na górę! Postaram się! Hej! Nate, dasz radę stamtąd się wydostać? To chyba ślepy zaułek. Może winda jeszcze działa? Wątpię. Ma 300 lat. Stała na otwartym powietrzu. I kto wie, czy kiedykolwiek... No proszę, działa. Ale winda. Jedzie pan na górę? Jadę. Tylko jak mam... Że też jeszcze działa. Coś niesamowitego. Zawieszyłam. No i jak ja mam tam się dostać? Wiesz co, może spotkajmy się na górze. O. Tędy. Czego ja nie mogę tam wskoczyć? Chciałbym na tą belkę się jakoś dostać, ale... Tutaj raczej nic nie zrobię. Aha, po prawej stronie tu mamy jeszcze jakiś element. Tutaj spróbujmy. Dobra. Łatwizna. No. No dobra, to gdzie nasze auto? Łatwiej będzie je dojrzeć z góry. Tak, masz rację. Całą konstrukcję napędza koło wodne na dole. Niezły wyczyn jak na bandę piratów. Żałuj, że nie widziałaś, co zbudował w Szkocji. Był tam taki... Zaraz, byłeś też w Szkocji? No tak, bo ostatnim miejscem, w którym Avery by... Spokojnie, Sally mnie wtajemniczył. A, tak. Przynajmniej nie... Słuchaj, przynajmniej nie skłamałem. Mhm. Wysoko. No i gdzie dalej?
Tędy chyba nie, ale chyba tam. O właśnie. Tutaj. No, przynajmniej się ruszamy, co? No dobra. Tak. No i teraz tam trzeba by było doskoczyć. No i jesteśmy. Pięknie. Nikogo tu nie ma, ale to na pewno auto ukradła. Znaleźli twoje auto. Teoretycznie to ich auto. Tak czy siak, odzyskajmy je. Myślicie, że jest z Drake'em? Na pewno. Któryś z naszych ludzi słyszał też samolot. Ciekawie się zapowiada. Bądźcie czujni, panowie. No i my jesteśmy również czujni. Oj, oj, oj! Jakiś? Okej, to chyba koniec. Shoreline zasługuje na swoją reputację. Znikajmy, zanim pojawią się posiłki. No, cały arsenał broni tutaj był. Zobaczmy, co jest na górze. O! Beczka z prochem. Oczywiście nie będziemy je detonować, bo może się przydać za moment. Nie no. Z tego będziemy walić chyba. Troszeczkę jeszcze tutaj się rozejrzyjmy. Ale tu więcej chyba nic nie ma. Widzisz drogę? W górze rzeki. Przy wodospadzie jest przejście. O kurczę, jak ma stąd zjechać niby? Tędy, no tędy nie. Górze rzeki. Może tędy. Ej, spokojnie. No jadę spokojnie przecież, nawet bardzo spokojnie.
Jest olbrzymia. New Devon jest pewnie na samej górze. Ruszajmy na górę. No dobra. Jedno mnie zastanawia. Po co skarb Averiego Rafe'owi Adlerowi? Pieniędzy mu nie brakuje. Pragnie chwały. Nie chce być znany tylko jako synalek bogatych rodziców. No, on się nigdy nie poddaje. No i tu gdzie? Rafe i Shoreline w porę się odnaleźli. Jemu trzeba osiłków, a inni forsy. Naprawdę? Wydają się mieć solidne zaplecze. Shoreline wzięło udział w kilku wojnach domowych, w których im nie poszło. Nadine odziedziczyła kłopoty po ojcu. Pewnie liczy, że dzięki temu wróci do gry. No, nie chciałem w to walnąć, sorry. Chciałem, właśnie co ja chciałem zrobić. Ostrożnie. Dobra. Tędy musimy chyba. O. Uważam. Oj. O! Chyba dalej nie pojedziemy. Jak tam się dostać? No nic, wycofujemy. Tędy? To jest jakiś podjazd. Nie no, to jest to samo miejsce co... Nie, inne. Na razie jest to dobrze. Kieruj się w górę rzeki. Mogłabyś napisać reportaż o naszej przygodzie. Ha, no bo... Tylko, że nikt by mi nie uwierzył. O, mogłabyś zrobić zdjęcia. Nie wzięłam aparatu. Zaczynam tego żałować. Dlaczego sam nie zwrócił się do ciebie, kiedy Rafe wyciągnął go z więzienia? No, pewnie chciał z Rafe'a wyciągnąć co mógł o Averim, zanim go puścił kantem. I musiał wymyślić tę historyjkę o Alcazarze. Ach, gdybym tylko to sprawdził. No, brat tutaj załadował nas, powiem wam, kurczę, trochę w bambuko. O. Jacie, ale wielgachna winda. Zmieści się w niej samochód. No, miejmy nadzieję, że działa. Nie wiem, czy my możemy tam zjechać. Dobra, rozejrzyjmy się.
Oczywiście. To byłoby za łatwe. Koło wodne wciąż działa. Możemy to naprawić albo jakoś się wspiąć. I to do roboty. No, do roboty. Na początek przejrzyjmy piwniczkę. Tu możemy przypiąć, ale co nam to da? Nie bardzo wiem, o co tu chodzi, bo tutaj możemy przypiąć, patrzcie, hak samochodu, tylko jaki to będzie miało sens? Mamy problem. Przekładnie nie są połączone z kołem. Da się to naprawić? Musimy dostać się na górę. Jak tam się dostać teraz, to jest pytanie, słuchajcie. Możemy też zaczepić. Co jest? Dlaczego on nie chce się wbić? Wbił się. Jak dalej teraz? Już chyba wiem, co trzeba zrobić. Musimy to zawalić, słuchajcie, chyba. I w tym momencie będziemy mieli odgrodzoną część tą górną. I tam dopiero kombinować. Tak. No dobra, próbujemy zatem. Czyli przejedźmy samochodem sobie... Wskazówkę mamy, dobra, zobaczmy. Ujrzyj wyciągarki, żeby zburzyć filar podtrzymujący balkon. Dokładnie, tego chciałem spróbować. O to mi właśnie chodziło. Aha, czyli z tej strony, no dobra. Dobra, wyjdźmy. Czy już z tej pozycji możemy użyć wyciągarki? Możemy. Dobra, to idziemy tak. No i proszę. Odsuń się, załatwię to. Okej. Hej, Nate! Przesuń się! Teraz chyba wejdę. Dzięki. A no właśnie. Tego nam było trzeba. Tu mamy jakąś skrzynię.
Ale rozejrzyjmy się na początek tutaj. Czyli co, tą skrzynię? O. Dobra. Jeszcze nie! Wejdę wyżej! No, potrzebuję windy, żeby naprawić windę. Dobre. No i jesteśmy. Udało ci się. Chyba w to nie wątpiłaś. Zaczekaj, mam pomysł. No jaki? Zuch, dziewczyna. Czyli teraz mogę skoczyć tutaj, tak? Próbujemy. Dobra. Tylko zwinę wyciągarkę. Okej. Zaraz podjadę do windy. Dobra myśl. No i wio. Działa. Udało się! Nate, winda ruszyła, wskakuj! Cholera, już idę! Witam panią. Cześć! Co teraz? Może trzeba... A, nieważne! Okej. Nate, uważaj! Schowaj się! Za samochód! Dalej i z boku! Gdzie oni są? Wyrzuciła go z windy. Dobre. Dobra. Nie, tego to nie.
No nie, no przy tym zostaniemy chyba. Tam kolejny jest, widzę. No. Ciekawy jestem jak. Nie jest tak źle, spokojnie. Oj, nie, 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 tędy. Nie damy rady. Czy oni jeszcze strzelają? Tam musimy się dostać jakoś. Dobra. Kurczę. Nic ci nie jest? Tak. No i chodź! No idziemy. Prowadź. Na pewno? Dobrze ci szło. Po tym wszystkim przyda mi się przerwa. Cóż, zasłużyłem. No dobrze, ale dalsza część już będzie w kolejnym odcinku, a to na ten moment ode mnie tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, przypominam o subskrybowaniu, komentowaniu, lajkowaniu, no i oczywiście o ustawieniu dzwoneczka, co by żaden odcinek Wam nie umknął. To tyle, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!